Po wyborach i podliczeniu głosów wszystko wskazuje na to, że wiele osób w obozie władzy wpadło w panikę i szykuje się do ucieczki, gdzie mogą uciec wszyscy, którzy współpracowali z pisem, a dzisiaj są obiektami rozmaitych gruźb i obietnic rozliczenia. Wielka ucieczka. To dzisiejszy temat będzie o jednym i drugim Borysie, będzie trochę o dudarce, bo tak nazywa się kancelarię prezydenta, i będzie o problemach, od których próbują uciec między innymi ludzie Zbigniewa Ziobry w prokuraturze. A moim wspaniałym gościem jest mój przyjaciel Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z. Dzień dobry, witam wszystkich. A ja nazywam się Radosław Gruca i reprezentuję Radio Z.pl. Zaczynamy. Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Proszę państwa, słucham komentarzy rozmaitych. Które zwracają uwagę na to, że PiS przez 8 lat nie zbudował sobie żadnego własnego, prywatnego medium, bazując na TVP i tzw. mediach narodowych, które dzisiaj mogą być łakomym kąskiem dla nowej władzy. Tymczasem okazuje się, że jest bardzo śmiały plan, o którym jeszcze niedawno nie śniło się ani filozofom, ani politykom PiSu, ale jak widać, kiedy ma się miliony, i. Pełną po latach kasę można kombinować rozmaicie. Mariusz, słyszałem, że coś usłyszałeś o wielkiej nadziei, szczególnie tych, którzy tak dzielnie przez lata tworzyli propagandę w TVP, a dzisiaj no, strach im zagląda w oczy, co oni będą robić w nowej Polsce. To najpierw trzeba powiedzieć, że 10 dni temu, no mówię o dzisiejszym dniu, kiedy nagrywamy ten program, to usłyszeliśmy na zjeździe klubów Gazety Polskiej w spale, jak prezes Jarosław Kaczyński mówi właśnie o stworzeniu nowych mediów, gdzie znajdą zatrudnienie ci, którzy odejdą z. Mediów teraz obecnych, rządowych, tak? Czyli e, rzucił im taką właśnie nadzieję stworzenia nowych mediów. No i zaczęliśmy się oczywiście zastanawiać, gdzie, gdzie to może e, być tworzone, jak to może być tworzone. E, od razu powiem, że dostałem dzisiaj odpowiedź e, z PKN Orlen, naszej firmy, którą bardzo często się zajmujemy w tym programie, która zaprzecza stanowczo, że nie ma mowy o sprzedaży Polska Press. Bo to może być właśnie być ten element. To może być właśnie to, o co pytasz. Czyli taka arka, rozumiem, dla tych wszystkich ludzi propagandy, którzy chcieliby dalej swoją propagandę rozwijać. Jedną rzecz chciałem państwu też uświadomić, bo przy zakupie Polska Press, który był szykowany przez wiele lat i na którym polegli między innymi ludzie Zbigniewa Ziobry, bo mówiło się, że prezes banku pan Rafał Krupiński nawet próbował jakoś znaleźć pieniądze na to, żeby kupić Polska Press, to wtedy mówiło się, że jest to potrzebne głównie do wyborów samorządowych, czyli tutaj mogłyby być realizowane dwa cele. Z jednej strony, ratunek dla tych wszystkich, którzy wiernie nam służyli przez lata, a z drugiej strony szykowanie się na wybory samorządowe. Ale pytanie, jak to by było możliwe? Bo ja generalnie mm, pamiętam taką zasadę, która często obowiązywała, wierzę tylko w te. Informacje, które zostały zdementowane. Mariusz, wiele razy już w tym roku miałeś rację. Rakieta. Razem mieliśmy rację. Razem pamiętaj. mieliśmy, ale z rakietą to ty pierwszy nacisnąłeś Enter i puściłeś tweeta. Będziemy też do tego wracać, bo na pewno ta sprawa nie jest rozwiązana. Jak to ma być z tym Orlenem? Orlen kupił, wydaje się, że teraz Orlen przejdzie w, do rąk nowej władzy i co? Może być jakiś podział związany z tak zwanym Orlen Press? Słuchaj, no, bo wiadomo jest, wiadomym jest, że pierwsze decyzje, jakie zapadną, pierwsze możliwe decyzje, kiedy okrzepnie już nowy rząd, no to będzie oczywiście Daniel Obajtek, głowa Daniela Obajtka na, tacy, na srebrnej tacy. Wiadomo, że, że rząd bardzo szybko przejmie PKN Orlen no i zacznie, oczywiście tam poszukiwać kwitów, dokumentów, sprawdzać, audytować, etc. E, więc y, ta ga, te, y, y, polska prez... Wtedy przerywała. No no, tak. Jak mówi się Orland Press, no, wiadomo o co chodzi dużo tygodników i dzienników, dużo dzienników regionalnych. No, generalnie narzędzie, którym można dotrzeć szczególnie do tak zwanych małych ojczyzn. Tak, i, i ponie, chociaż PKN Orlen zaprzecza, to jednak słyszymy ze środowisk politycznych związanych z pisem, że taka myśl gdzieś tam chodzi, kiełtu, kieł, kiełkuje i coś się z tym, w tym temacie dzieje. Słyszymy, że są rozważane jakieś możliwe scenariusze finansowania że jest, są biznesmeni związani z prawicą, którzy chętnie weszliby w taki biznes, że może będą jakieś pożyczki z banku, a może jakieś fundacje im pomogą, stowarzyszenia. A o jakich hmm. kwotach mówimy? No, z Bo z Polska... Wydaje się to olbrzymia kwota, ale może się okazać zupełnie prosta do zebrania Orlen... po latach rządów. Orlen zapłacił 200 milionów, hmm. więc to na rynku medialnym no, chyba nie jest olbrzymia jakaś kwota. Ale przecież mo, można mówić, można myśleć też o kupieniu fragmentu jakichś najlepszych wydawnictw. No nie wiem, na przykład nasze miasto, które jest w większości dużych miast. Mhm. Portal, który, który jest bardzo, bardzo czytany. Więc może jakiś fragment. I na podstawie tego, no tutaj oczywiście, gdybamy i jeszcze raz yy, mówimy, że PKN-Orlen zaprzecza wszystkiemu, niemniej dochodzą do nas takie głosy, że takie pomysły gdzieś kiełkują. To też powiedzmy, że tam osobą, która rządzi tymi sprawami, jest przede wszystkim nazywany bormanem, pan Bortkiewicz, taki żelazny dyrektor z TVP, który niczym oficerami zarządzał swoimi ludźmi przez lata, ale też Dorota Kania, która była kiedyś szefową gazety Polski codziennie, kiedyś też była, no cóż, pożyczkobiorcą od pani Dochnalowej, żony lobbysty. Ja tego do dziś nie rozumiem, jak można dalej pracować, ale wiadomo, każdy ma swoje standardy. Czy... Ale jeżeli puścimy jeszcze wodze fantazji i e, przypomnimy sobie... To jest wyobraźnia, nie fantazja. E, co, so, co napisał biznes insider chyba? Czy o tym, że będzie pomysł na wywalenie Jaska Kurskiego z Banku Światowego? że będzie, jest jakaś taka furtka, która umożliwi to, może to umożliwić, no to wtedy możemy sobie wymyśleć nawet taki scenariusz, że wróci Jacek Kurski i się właśnie tym zajmie, tym projektem. No, to śmiała teza, aczkolwiek na pewno mógłby zarobić dość dużo, a tutaj chciałem też wszystkim Państwu polecić, którzy macie wspomnienia związane z TVP i koncertami, że bardzo ciekawym wątkiem okazuje się być finansowanie rozmaitych koncertów przez TVP. Przez lata był wielki rozmach. Ja już w ubiegłym tygodniu powiedziałem, że w jednym z miast trwała kontrola. Jeszcze Was podtrzymam trochę w niepewności, ale na pewno, drodzy Państwo, przy tym wszystkim mówi się coraz więcej o żonie Jaros Jacka Kurs Boże. Kurskiego Jacka, tak, czyli pani... Bulteriera. Tak, Bulteriera, y, Joanna Klimek, teraz już Joanna Kurska. Podobno miała bardzo dużo do powiedzenia w rozrywce i ja chciałem od razu zastrzec, że kiedyś, kiedy pisałem cykl y, artykułów o premiach, które przyznawał ówczesnej swojej, no, miłości dopiero rozpalającej się Jacek Kurski i podawałem dokładne kwoty, to już wtedy słyszałem, że mimo, że pani Klimek dziś Kurska odeszła, to jednak ma duży wpływ chociażby na prezesa i tam organizuje w TVP rozrywkę. Ja też ujawniłem, że milion złotych mniej więcej zarobił Tomasz Klimek. Tyle udało się ustalić. Okazuje się, że jest dużo więcej. Według Niku to już chyba ponad 2 miliony. Policzymy to wszystko i Państwu przypomnimy w następnych wydaniach. Natomiast no pytanie jeszcze podsumowując. Nie słyszeliśmy w ogóle o takich planach polska-presowych, tak to nazywamy, czyli Orlen Press wcześniej. To to trochę wygląda na to, że jednak nawet Daniel Obajtek i ludzie, którzy myślą o przyszłości właśnie z uwzględnieniem propagandy, która dawała wiele lat władzy, nie byli chyba na to gotowi, jeżeli dochodzą te informacje do nas dzisiaj, że przegrają wybory. No. Tak, to widać, że to jest tworzone ad hoc, na szybko, na prędce. Jest to jakiś program ratunkowy. Ale też mówisz, zwróciło to Twoją uwagę a, i też mnie zwracano na to uwagę, że e, sam no, bardzo istotny człowiek w kancelarii, Marcin Mastalerek, wrócił ostatnio do przypomnienia o tym, że miało być coś takiego jak koalicja polskich spraw. Jak ty to odbierasz, bo masz ciekawą interpretację w mojej. Moim... No, po, może przypomnijmy hmm... ten tweet. Ten tweet to właśnie Marcin Mastalerek pozwolił sobie na takiego tweeta ostatnio. Ja nie wiem, kto jest, no. jaka rasa y, poza bulterierami jest jeszcze straszniejsza, ale ja czuję, że, że y, no, pan. Że Mastanek dla niego też trzeba będzie wymyśleć. To trzeba będzie jakiś? wymyśleć, tak. Nie wiem, czy to Doberman, czy jakiś, ale on naprawdę y, gryzie mocno i trudno nie uznawać jego siły. Więc Marcin Mastalarek napisał dwa dni temu, że prezydent Andrzej Duda miał rację. W 2020 roku był najlepszy czas, żeby zacząć przygotowywać grunt pod budowę Koalicji Polskich Spraw. To właśnie powiedział przed chwilą. Pytanie, czy jeszcze kiedyś będzie na to moment? No, myślę, że to, to pytanie nie jest postawione przypadkowo, że dochodzą do nas głosy, że pan prezydent myśli o powrocie do tej idei. To jest oczywiście idea, która um, zawiera w sobie. Połączenie środowisk pisowskiego i PSL-owskiego, to jest ta koalicja polskich spraw, e, powrót z tym pomysłem, po co jest prezydentowi potrzebny. Po to, żeby pokazać, że kiedy już pan prezes Jarosław Kaczyński osłabnie całkowicie i właśnie dojdzie do ostatecznej zmiany władzy w PISie, to właśnie prezydent Andrzej Duda będzie tym środowiskiem, który będzie. Jednoczył, który będzie właśnie przejmował schedę. I stąd właśnie jest mi potrzebna ta idea koalicji polskich spraw, aby pokazać, że on jest w stanie stworzyć jakąś koalicję. Nie tylko z, z, no, jednoczącą, prawda, która daje, daje jakąś większość polityczną. I stąd właśnie. Stąd właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli ten tweet Marcina Mastalerka, który nie jest przypadkowy. Ale też mimo, że nie warujesz pod drzwiami prezydenta, słyszysz, że różne osoby tam się zgłaszają po poparcie i trwa teraz, drodzy państwo, wielka dyskusja, która w moim przekonaniu nie powinna trwać, bo jest dość oczywista. To znaczy pytanie niektórzy sobie stawiają, czy premier Mateusz Morawiecki może oddać decyzję o powołaniu szefa Komisji Nadzoru Finansowego nowej władzy. Tu mi czołg przejedzie, jeśli tak się stanie, kogo możemy brać pod uwagę, czy jest w ogóle więcej kandydatów niż jeden wydający się być dość naturalnym? No właśnie, bo to po po powiedziałaś, nawiązałeś do tego, że jest kandydat, który zabiega o poparcie środowiska pałacu prezydenckiego właśnie w wyścigu o przejęcie fotela prezesa KNF-u. A kto ma tam teraz lepszą pole position tak zwaną? No na razie mamy Jacka Jastrzębowskiego, który tak y, chyba nadal ma nadzieję, że pozostanie. Bo... No mi mówili, że on A. chyba nie za bardzo by A. chciał, ale różnie to się mówi na mieście. Ale zdaje się, że mm, Mateusz Morawiecki tutaj pcha Pawła Borysa. No, to jest człowiek z jego środowiska, dobrze mu znany, on mu ufa. Paweł Borys, możemy zaobserwować, bardzo się zaktywizował ostatnio w mediach społecznościowych. Może to coś właśnie oznacza. Wiemy jedno, że to będzie jedna z ostatnich decyzji, którą podejmie Mateusz Morawiecki i PiS. Bardzo ważna, bo na 5 lat obsadzi szefa bardzo ważnej instytucji, która będzie zarządzała tutaj całym rynkiem finansowym. No dość powiedzieć, że przecież on tworzy rekomendacje dla... Kandydatów na prezesów banków. Może blokować pewne. Zresztą to było, było już wielokrotnie, tak, że niewydanie nie tej rekomendacji powodowało, że ktoś był PAO prezesa banku, a nie pełnym a... i to przez wiele miesięcy. Więc y, bardzo, ważna, y, bardzo ważna funkcja dla prawa i sprawiedliwości na najbliższe, nad, nadchodzące lata. No i też przede wszystkim y, zaraz powiemy o Dudarce, bo tak sobie niektórzy tak to może być śmieją. KNF-arka. To... Arka. KNF-arka. Y... Tam drobnych pieniędzy się chyba nie zarabia. Średnia to jest 11 tysięcy złotych, ale są. Średnia, drodzy są... Państwo. Oczywiście, do... czyli... no bo to jest średnia. Może woźny zarabia więcej niż my, no ale e, oczywiście sobie żartuje i to jest ważna instytucja. Natomiast jak patrzymy na doświadczenia chociażby z Narodowego Banku Polskiego, to ja pamiętam głośną historię i głośne dywagacje na temat pensji e, tak zwanych dwórek, dwóch pań, blondynek, które zarabiały olbrzymie pieniądze. No, nie mając wielkiego doświadczenia ekonomicznego, rozumiem, że tam mogą podążyć ludzie, ale raczej na przykład ludzie Ziobry to nie mogą mieć nadziei, że tam się dostaną. Raczej nie, raczej nie. Tu jest wyścig między Powem, Borysem, a jeszcze jedną osobą, która jak powiedzieliśmy wcześniej, zabiega o poparcie Pałacu prezydenckiego i to się rozstrzygnie między tymi dwoma, między tymi dwoma kandydatami. My nie chcemy tutaj nikogo faworyzować, a wiemy, że jednak Pole Position lepsze ma Pan Borys, dlatego zostawimy to na razie w sferze domysłów, żeby potem nie było i ja tutaj chciałem wziąć to na klatę, drodzy Państwo, że spaliliśmy komuś szansę życiową, ale, bo już ale, ale, kiedyś tak było z, to, z tą osobą. To ale jeszcze wpadła mi, mi jeszcze jedna myśl. Po nawiązująca do Najwyższej Izby Kontroli, bo na, po ostatniej ogłoszeniu kontroli, bo wyników kontroli w NCB i NIK zapowiedział kontrolę w NCB i PFR-ze i PARPIE. To jest PFRze, bardzo ważne. Czyli właśnie Pawła Borysa. To jeszcze powiedzmy, to czy to nie... może mieć wpływ na to, że będzie on miał mniejsze czy większe szanse? A masz jakieś tropy co do szaf, w których trupy mogą wypaść? Bo no ja naj... coś tam słyszałem. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli podobno wiedzą. Dlaczego to ma być kontrola specjalna, już nie kontrola tak doraźna, tylko kontrola specjalna na specjalne polecenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Więc najwidoczniej mają już jakieś przesłanki do to ja też, To ja też dorzucę tam trzy, może dwa grosze od siebie, bo słyszałem dużo między innymi... O tym, że w pewnym momencie zwrócono uwagę na dotacje w firmach, które, no, mimo że celem wielu dotacji, szczególnie tych tarczowych, było to, żeby utrzymać miejsca pracy, no to okazuje się, że niektóre dotacje, no takie siedmiocyfrowe, były do firm, które miały po kilku raptem pracowników, więc to się robi coraz bardziej zastanawiające. Natomiast o lęku, jaki w PFR-ze zapanował po tej decyzji, no dużo bardzo się na warszawskich salonach władzy mówiło ale to nie jedyna sprawa której pilnujemy dzisiaj w czwartek rozmawialiśmy si Boże, wtorek, przepraszam Państwa, przyzwyczaiłem się do czwartko-piątku na premierę, ale dzisiaj nasz news o pierwszym śledztwie dotyczącym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a dokładnie konsekwencji, jakie przyniosły ustalenia, które publikowaliśmy na przełomie roku, czyli przypomnę, szybka ścieżka, dotacja 50 milionów dla Pana, który no, młody był i doświadczenia wielkiego nie miał. Potem jeszcze dotacja dla znajomego wielu polityków prawicy, szczególnie Żalka. Potem dymisja i śledztwa, które no ja, ja cały czas jestem zbulwersowany, pytałem NCBIR, ile tych śledztw, doniesień w sensie było. To mi powiedzieli, że nie mogą powiedzieć ze względu na dobre śledztwo. To jest kpina jak dla mnie, ale jedno śledztwo już odnalazłeś. Ja dorzucę drugie, jakie jest Twoje. No więc chodzi o to, że do tej pory tak naprawdę to niewiele wiemy o tym śledztwie. Wiemy, że się toczy, wiemy, że nikogo, nikomu nie postawiono zarzutów. Pani rzecznik prokuratury regionalnej napisała, że analizowane są dokumenty, przesłuchiwani są świadkowie i że to o czym za chwilę powiem, czyli odmowa wszczęcia śledztwa w jednym z wątków, nie ma żadnego przełożenia na to główne śledztwo, na główne śledztwo dotyczące afery NCBR. Tak. Nie wiem, czy tak dokładnie można to tak traktować, ale w każdym razie... Ale rzetelność na... wymaga Tak, tak wymaga. Tak. Wpadliśmy na... Bo możemy powiedzieć, że jest to pierwsza decyzja procesowa, która wpadła w, w ręce dziennikarzom, związana ogólnie, z ogólnie mówiąc aferą NCBiR. Jest to odmowa wszczęcia śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez pełniącego obowiązki dyrektora NCBiR-u Pawła Kucha. Bardzo... Bardzo ważną postać w tej całej układance. Która w Polsce nie przebywa. Nie przebywa I to też ma, ma dobry sprzęt. Wydaje się, że, że jest za granicą Szwajcarii i od lutego nie zdał właśnie. Swoich sprzętów elektronicznych, twardych dysków, telefonów. Pytali o to posłowie Koalicji Obywatelskiej Szczerba i Joński i potem dostali odpowiedź, że tak, rzeczywiście nie zostały zdane te sprzęty i że NCBR nawet nie złożył doniesienia do prokuratury, że te sprzęty nie zostały od wielu miesięcy zdane. W związku z tym posłowie Koalicji Obywatelskiej pytają, czy przypadkiem na tych dyskach nie ma bardzo wrażliwych informacji, które zostały z NCBR. BIR-u, wywiezione za granicę. Pytają. Na razie odpowiedzi nie znamy. No ale w każdym razie yy, to doniesienie, wracam już do, te, do tego doniesienia, yy, y, któremu odmówiono wszczęcia czyli prokuratura nie zgodziła się na wszczęcie tego śledztwa. To doniesienie złożyła charakterystyczna postać, bo wicedyrektor, wicedyrektor Hanna Strykowska, która przewijała się w tej całej sprawie, yy, słusznie czy niesłusznie została przyklejona do yy, grupy Jacka Żalka. Otwierdzi, chyba że chyba przyklejenie, to tak można powiedzieć, też, no bo to my mamy swój język dziennikarski, że no, chyba trudno jest doszukać jakiejś jej e, no, działalności takiej na styku kryminału, którą można zobaczyć, jeśli chodzi o e, koordynację e, kontrowersyjnych konkursów, które ogłaszałem. Tak, ale my dzien jako dziennikarze nie mamy żeby... możliwości że... takich, żeby to bez dokumentów źródłowych no, i bez nawet odpowiedzi, jakie były śledztwa, y, kiedy. Niesienia o popełnieniu przestępstwa były, no to poczekamy jeszcze dwa miesiące średnio. Ale też na potrzeby państwa, słuchaczy, widzów, czytelników, musimy to trochę upraszać ten świat. I musimy właśnie, państwo pytali o co chodzi. No to właśnie musieliśmy powiedzieć, że N.C.B.E.R. padł łupem jednego środowiska politycznego Partii Republikanów, ale w ramach tego środowiska były też różne podśrodowiska, które ze sobą tam się gryzły. I, i, i właśnie w ten sposób my troszeczkę upraszczamy, ale dzieliliśmy na te dwa środowiska, żeby było środowisko Adama Bielana i było środowisko słabsze, trochę mniejsze, Jacka Żalka, wiceministra i że my, pani Hanna dyrektor Strykowska była właśnie gdzieś, bliżej jej było do tego Jacka Żalka niż do Bielana. Ona oczywiście mówi, że nie miała nic wspólnego z Jackiem Żalkiem, no ale przykleiliśmy ją do tego, do niego. I w związku z tym ona złożyła to doniesienie na Pawła Kucha bardzo ważne moim zdaniem, bo, bo po pierwsze jest osobą stamtąd, która widziała wiele rzeczy, która to zeznawała i w Niku, i w prokuraturze o różnych sprawkach, które tam zaobserwowała. Więc yy, to doniesienie jest, ma, ma swoją wagę. No ale prokuratura uznała, że nie widzi tutaj przestępstwa, żeby yy, Paweł Kuch popełnił, yy, popełnił yy, złamał prawo. Chodziło tam m.in. o sytuację taką, że y, Strykowska została wicedyrektorką, a nie dostała żadnych kompetencji, czyli była pozbawiona możliwości działania. Y, specjalnie, niespecjalnie, tego właśnie nie, nie, nie wiemy, no bo. Prokuratura nie chce tego ustalić. To ciekawe, bo jakby powiedzmy, też Państwu, którzy nie znają może takich administracyjnych zawiłości, no, że każdy urzędnik musi działać w granicach swoich obowiązków i prerogatyw. Jeżeli ich nie dostanie, to może tylko siedzieć. Jeżeli mimo tego, że jeszcze nie dostał i e, zacznie decydować i że tak powiem, no, angażować się tam, gdzie nie zapisano jego obowiązków, to właśnie się naraża na tego typu zarzuty. Czyli 231 przestępstwa, niedopełnienia e, obowiązków, Przekroczenia uprawnień w tym wypadku, bo ich nie ma, tak? Więc to jest bardzo y, istotne, y, istotne pytanie. No i też pani Strykowska, no, najpierw, tak jak mówisz, przyklejana, mówiono o niej, niektórzy pisali nawet y, o tym, że Jacek żalek ją w jakiś tam sposób namaścił. No, y, większość mediów się wycofała z tego, z tego co widziałem. I tak samo, tak samo ona osobiście zaprzecza i mówi, że, że nie, żeby nie przyklejać ją do. Do partii, ja co o niniejszym jakby wychodzimy naprzeciw, póki nie ma dowodów, nikogo nie można yy, no, nawet stawiać w kręgu yy, podejrzeń. No niemniej, I... właśnie podsumowując, mamy taką sytuację, że ważna osoba z NCBIR-u, która ma dużą wiedzę, złożyła zawiadomienie. To zawiadomienie no, zostało spuszczone, do, wrzucone do kosza. tak? A prokuratura twierdzi, że nie ma to wpływu na główne śledztwo, które dalej się toczy, ale z którego tak naprawdę nie wiemy prawie nic. No właśnie jeszcze taka jedna historia, która nam trochę zawiąże ten nasz krótki dzisiejszy podcast. Nie wiem, czy widziałeś, Marian Banaś atakuje TVP, że weszła w posiadanie nagrania, na którym on mówi różne rzeczy, moim zdaniem istotne dla wyniku wyborów, bo mówi tam o tym, że wysłał swojego syna Jakuba Banasia po to, żeby nikomu nie przyszło w Konfederacji do głowy, żeby zawrzeć koalicję z Pisem. Co spowodowało, że wielu tak zwanych kuców i fanów młodych Konfederacji poczuło się oszukanych, bo poczuło, że platforma obywatelska jest tutaj jakoś dogadana z Konfederacją. Ale ty też byłeś wtedy, to był ostatni dzień kampanii i byłeś w Niku na konferencji. Ja tylko chciałbym, żebyś przynajmniej w dwóch zdaniach przypomniał, o czym mówili na konferencji dyrektorzy z Niku, co ustalili, bo mimo że to trochę jakby zostało przykryte wynikiem wyborów, dość niespodziewanym jednak, to zarzuty ich były, no ja bym powiedział, mnie osobiście parę włosów na głowie stanęło. No to były bardzo poważne zarzuty, które mówiły o tym, że zaczynając od tego, że oczywiście ta instytucja padła łupem politycznym. Yy, Republikanów. Od, to, to trzeba. Tak, zaczynając od tego, że było tam jakieś yy, sterowanie ku swoim projektom, a nie innym projektom, że właśnie niektóre projekty zyskiwały poparcia, a niektóre nie i to nie miało nic wspólnego często z jakąś merytoryką tych projektów. A kończąc na tym, że no wprost zostało powiedziane, że nikt ma przykłady przedsiębiorców, którym wykradziono ich patenty, ich pomysły na biznes, z którymi przyszli do IR-u po dotacje, po wsparcie finansowe, nie dostali tego wsparcia, a, ale musieli przedstawić jakieś tam know-how i to know-how gdzieś nagle wyparowało z NCBIR-u. Po też takie przykłady, że do tych przedsiębiorców, którzy przyszli do ncbir u zgłaszali się jacyś smutni panowie z jakichś służb i, mówiły, i mówili, dostaniecie te pieniądze, ale musicie się podzielić udziałami w swojej firmie, musicie nam odstąpić miejsce itd. i tak dalej. To nie my mówimy, to mówią kontrolerzy Niku na podstawie zeznań yy, i właśnie tego, co usłyszeli od, od świadków. To ja jeszcze w takim razie dorzucę to drugie śledztwo, które zlokalizowałem w sprawie ale ono jest zupełnie z innej parafii. Kiedyś Państwu mówiliśmy o takiej sprawie, która mnie zbulwersowała, bo do bogu ducha winnych ludzi wpadli antyterroryści. I tutaj w tej sprawie był też zaangażowany, był zamieszany, tak można powiedzieć, chociaż bardzo konsekwentnie zaprzecza, i też żąda, żeby nazywać go z imienia i nazwiska. Roberta Nacki był i porozumienia, który kiedyś był związany, był założycielem takiej firmy Tekra. I wyobraź sobie, że najpierw prowadzono dość dziwne śledztwo w sprawie gruźb karalnych, jakie rzekomo miał pan Anacki kierować. Dużo można mieć wątpliwości. Ten człowiek, którego widzieliście w parę odcinków temu, którego mocno napadli antyterroryści, już jest, okazuje się, niewinny. Tak Ci, co mówię. wpadli do sklepu. Ci, tak? co wpadli do, do sklepu, sklepu, tak. Wiejskie i przerazili po, po wsi. Tak. I teraz okazuje się, że w Płocku, w prokuraturze trwa postępowanie, które drodzy Państwo, no, dotyczy jakichś nieprawidłowości przy wydaniu dotacji, ale nie tych dotacji, które my ujawniliśmy, i tak dalej. Tylko okazuje się, że nagle prokuratura zainteresowała się właśnie firmą Tekra, w której tego pana Anackiego zresztą nie było. No i to tak trochę dziwnie wygląda, bo tak, my nie mamy informacji, tutaj jest. Jest odmowa wszczęcia śledztwa. Pani skrzyniarz z prokuratury mówi nam, że jest OK i generalnie wszystko cały czas jest w toku. No ja nie wiem, drodzy Państwo, na pewno będziemy Was jeszcze informować w tej sprawie. No i chciałem się jeszcze z Państwem podzielić jedną rzeczą. To też możemy powiedzieć, że ta historia, którą ujawniliśmy Bartłomieja M., człowieka oskarżanego o pedofilię, będzie na pewno miała ciąg dalszy. I tak jak mam pewne zastrzeżenia do odpowiedzi prokuratury, która ukryła, ta Płocka ukryła przede mną fakt, że tego pana od, od tych antyterrorystów już... Wyłączono z jakichkolwiek podejrzeń, uniewinniono, to też cały czas, drodzy Państwo, czekamy na odpowiedzi w sprawie śledztw, które dotyczą Bartłomieja. M. i w prokuraturze, z tego co wiemy, są nowe osoby. Jak to byś to ocenił? Bo, no powiem szczerze, jak na tę władzę, która w ostatnich tygodniach lansowała się jako twardo walcząca z pedofilią, między innymi zatrzymując. Jednego z blogerów, to chyba to nie najlepiej jakby wystawia im świadectwo. Jak ty jako ojciec też i tak dalej życzyłbyś sobie, żeby takie postępowania e, były prowadzone? Bo to też do Państwa wszystkich pytanie. Zachęcam do komentowania i do wywierania presji na prokuraturę. Słuchaj, to mi się nie mieści w głowie, bo przecież to co ujawniliśmy, że dwie płyty, które, na których były nagrania tych osób pokrzywdzonych, są. Popsute, nie, da, nie nadają się do tworzenia, no, ale same się nie popsuły, prawda? Więc w ogóle ten proces jest dziwny, się, trzeba się mu. Przeglądać. To jest proces yy... w sądzie, to tylko powiedzmy jeszcze proces tak. w sądzie 14 zarzutów bardzo ciężkich, między innymi gwałty, materiały pedofilskie i ten człowiek Bartłomiej M. I to był... mnie najbardziej bulwersuje. Tak, chodzi to to... wolno, chodzi wolno, był kandydatem z pis dwukrotnie w wyborach. Dla mnie kiedyś, tam dawno temu jeszcze próbował się przed tym pisem przylepić do platformy, no to będę przylepić. No i drodzy Państwo, na pewno nie zostawimy tej sprawy. No i czekamy. Czekamy od prokuratury okręgowej na odpowiedzi i na pewno się doczekamy, a jak nie, no to powiemy wszystko co wiemy i będzie trochę wstyd prokuraturą droga. Mariusz Gierszewski Radio Z.pl Dziękuję Radio Z przepraszam dziennikarz też bo przecież razem piszemy i Radosław Gruca y, zapraszamy y, już po, y, no, po początku listopada wrócimy do was i pewnie wiele odpowiedzi już będziemy mieli. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy. ekstra Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.